19 listopada 2022 roku, czyli data, w której odbył się event na Drop SMP, na którym panowała totalna zagłada. Zniesione zostały jakiekolwiek zasady, a z nieba spadało TNT. Wydarzenie to zakończyło pierwszy sezon Dropa. Tydzień później rozpoczął się jednak nowy, drugi sezon serwera Drop SMP. Za 3, 2, 1... Start! Dobra, lecimy! 80% mam. A! Wali mnie kość! Stary, nie ma tak łatwo. Nie, kurde! Po starcie każdy porozchodził się w swoją stronę. Natomiast ja wyznaczyłem sobie parę celi. Pierwszym z nich było zawarcie z kimś sojuszu. Jednak chcąc się gdziekolwiek przedostać, nie mogłem czuć się bezpiecznie, ponieważ każdy gracz na samym starcie był mocno skupiony na likwidowaniu innych. Co ty tam zostaje? Nie, co jest? A! Kiedy dostałem od Syrtexa? Ja pierdzielę, no i co? I zabijesz mnie, nie? Nie, ja pierdzielę. No nie. Po wszystkim Assassinek zaproponował mi wymianę, w której miałbym uzyskać m.in. Elytrę oraz diamenty. Zgodziłem się, ponieważ zdobycie Elytry było jednym z moich zadań. Podczas gdy ja traduję się z Assassinkiem, wy posłuchajcie o sponsorze dzisiejszego odcinka, jakim jest Yahaha, czyli platforma, dzięki której możecie tworzyć swoje własne wieloosobowe gry 3D. Witam mojego kolejnego klienta. Jak to stary kolejnego? Znaczy klienta, szanownego, witam. Dzięki Yahaha każdy może tworzyć i publikować swoje projekty bez żadnego doświadczenia o programowaniu. Do dyspozycji macie około 1 000 000 zasobów, dzięki którym możecie stworzyć swoją wymarzoną grę lub po prostu dobrze bawić się ze znajomymi. Zapraszam. Oczywiście. Rzecz, która najbardziej spodobała mi się w Yahaha, to możliwość dodawania przeróżnych postaci do projektu oraz nadawanie im funkcji atakowania oraz ruchu. Aby dodać naszemu NPC-towi funkcję atakowania graczy, rozwijamy listę i klikamy w przycisk dodawania komponentów, a następnie wybieramy opcję Monster. W tym momencie możemy wybrać tryb oraz zasięg ataku postaci, co w połączeniu z włączoną opcją ruchu NPC-ta wygląda w ten sposób. Wkłada się na łożu. Proszę wstać. Sąd idzie. Ostateczny sąd. Mega. Dziękuję. Yahaha organizuje również streamy na YouTubie oraz Twitchu, aby pomóc twórcom w rozwijaniu swoich umiejętności w tworzeniu projektów. Kliknij link w opisie, aby pobrać Yahaha i zacznij tworzyć swoje wymarzone projekty wraz ze znajomymi. Dobra, zajebiście. O! Ej, to z tego jest drop? O! Stary, ja dropa dostałem z tego. A tu. Show me. Ale wiesz, 2 metry z dala tak, ode mnie. Tak. Się pan nie przesuwaj do mnie nawet. Możesz otwieraj, nie podchodzić do mnie? Będę miał dwa zaraz. O! Stary, serce i miecz szybkości, ale gówno. Co chcesz za serce? Ile masz diamentów przy sobie? Zaraz będę miał. Aha, no to czekam. Witam. Dawaj mi to. Serce, że pan ma. Jest w ręce. Mending and break. Proszę dać serduszko. Dziękuję. Nie radzę, bardzo nie dobra, radzę, dobra. Bardzo nie radzę. Dobra, wyrzucam ci to. Wyrzuciłem to. Dobrze, mega dziękuję za diament. Niechcący wykonałem moje kolejne zadanie, którym było otwarcie dropa. Po wymianie z Assassinkiem udałem się do Savarsa w celu zawarcia z nim sojuszu. Siemano. Co? Stary, jest sprawa, nie? No, słucham, no. Stary, generalnie mamy drugi sezon dropa, nie? Jest taki problem, że ja nie mam sojuszu, bo ja grałem do tej pory samemu, tak naprawdę. Jest teraz takie pytanie, stary, do ciebie, czy byś mnie przyjął do swojego sojuszu, ponieważ nikogo nie mam. Wsiądź do tyłtki za mną, chodź. Dobrze, wsiadam. Pokażę ci coś, co jest nowe. Okej. Okay. Tu mamy stary, patrz, jaskinie. I teraz tak, patrz mi się w oczy. Dobra, jesteś przyjęty. Mega dzięki. A teraz daj miecz. Jaki miecz? Dawaj ten miecz, jesteśmy w jednym sojuszu. I czy coś, ten miecz ma być czym? Znaką naszego sojuszu, czy z czego ty wymagasz ode mnie? Masz, trzymaj. Dziękuję bardzo. Możesz mnie nim walnąć w prawy pośle. Stary, to jest nasze całe środowisko, nie? I co to jest? I co, i ty mnie urządzasz w takim lokum? Wiesz, ciężko z remontem. Spokojnie. Obrzydły. Spokojnie. Zaśmierdziały. Nie, dobra, trzeba to wyjaśnić, Myślę, że ten drop, co ze mnie wypadł, to powinien być dla mnie za to, że mnie zabiłeś. Ale i powiedz, oceń bazę. Mega śliczna. Nie mam zdolności kredytowej. Stary, o czym ty gadasz? Daj mi mojego dropa. Ale dwa metry, co ty robisz? No, już. Oho! Uwaga, emblemat, spodnie śmierci. Stary, ja myślę, że to by się należało spodnie, ponieważ ja mam miecz. Ja bym podziękował za dropa, wiesz? Za odporność. Żebyś też tak nie latał z tym. Ja myślę, stary, że ten cały drop był mój, nie? Jeszcze mi się należy z insygnia za złe traktowanie. Ale stary, spokojnie, insygnia się ogarniesz dzisiaj, tylko musisz być po prostu, wiesz? No jestem i czekam. Stary, proponuję najlepszy set. Najlepszy miecz. Za co? Za odporność. Savars podarował mi itemy, dzięki którym mogłem stworzyć najlepszego diamentowego seta. Następnie przez parę kolejnych tygodni nie było mnie na Drop SMP. Gdy dołączyłem po tak długim czasie na serwer, zauważyłem, że większość graczy jest już wymaksowana oraz powstało dużo nowych budowli na spawnie. Stwierdziłem, że nie mogę być gorszy, więc udałem się do endu, gdzie zacząłem maksować swoje wszystkie itemy. Nagle jednak zaatakował mnie cyfer. Niestety zginąłem, lecz na szczęście wszystkie itemy zostały mi zwrócone. Gdy skończyłem maksowanie itemów, rozpocząłem zbieranie piachu, drewna oraz śniegu.
pytacie się po co. Mianowicie moim następnym wyzwaniem było zbudowanie czegoś na spawnie. Nie chciałem, aby była to mała, nic nieznacząca budowla, a więc od razu ruszyłem do przeszukiwania przeróżnych świątecznych projektów. Aż napotkałem na świąteczną kulę. Gdy zebrałem już odpowiednią ilość materiałów, ruszyłem do budowy. Mimo, że nie była to zbyt wymagająca budowla, budowa jej zajęła mi około 15 godzin z przerwami. Dobra, stary... Skończyłem. Co o tym uważasz? Tylko szkoda, że patrzymy od środka, a nie od zewnątrz. No to chodźmy na zewnątrz, zapraszam cię. Szczerze? Brzydkie. I moje jest giga ładne, ale jest mało detali. Ale i tak prawda, ja bym nie wybudował lepszego. I tak bym nie wybudował lepszego, ale jest git. No i mega. Jak sobie stąd patrzysz, nie? To nawet jest git. No jak dla mnie jest... Nie no, jest git. Jest za mało detali, ale jest git. O wow. Ale piękne. Ej, ale dobry dom. Ej, bez kitu. Ej, bez kitu, ten dom jest ładny. Yo, ej, ale fajny crafting table. Ale fajne drzewo. Yo, ale jakie duże drzewo fajne. Ej, a czemu tu jest tak pusto? Zawarz ozdobi. Dobrze, jak oceniasz moją budowlę, którą budowałem 15 godzin? Moja ocena to 11 na 9, polecałbym. W tym momencie na mojej liście został mi ostatni cel. Zdradzić mojego sojusznika. W tym celu udałem się na spawna, gdzie rozpocząłem budowę mojej pułapki. Dobra, generalnie postanowiłem, że może być to dobrym pomysłem, że możemy wykorzystać właśnie tą kulę, którą zbudowałem niedawno i możemy po prostu w niej zrobić tego trapa. Myślę, że to będzie najlepsze. Tu nawet mamy już przygotowany jakby stolik rozmów, że tak powiem. Ja bym go ewentualnie przeniósł gdzieś bardziej na środek. O, albo w to miejsce, myślę, że będzie git. Pójdę sobie jeszcze ściąć szybko drewno, żeby wyłożyć je w tym miejscu jakoś na dach. I w tym momencie nie dosyć, że będę chciał wykopać właśnie pod tym siedzeniem ogromny dół, który będzie leciał tam na dół, to jeszcze chciałbym nad tym oto miejscu właśnie dripstone'a, dzięki któremu będziemy mogli trochę dobić naszego przeciwnika, znaczy sojusznika w sumie. Moja pułapka była już gotowa, jednak bardzo nie chciałem zdradzać Savarsa, gdyż naprawdę mocno się z nim zżyłem. Stwierdziłem, że wymyślę więc plan B. Zwabię losową osobę do mojej pułapki, gdzie zawrzemy sojusz, a następnie zdradzę ją, tym samym wykonując moje zadanie. Nie, to za mało miejsca. Weź to... Chodźcie na górę. Albo weź tą ścianę wybórz, stary. Dobra. Zgromadziliśmy się tutaj, ponieważ chcielibyśmy z tobą zawrzeć, stary, sojusz na pewnych osobników. Ja myślę, stary, że możesz się spodziewać, o kogo chodzi. Zufi? Albo Trzyny? No, stary, w punkt trafiłeś. No. Zufi, stary Felipe, za same farmazony to są. To są same tak, farmazony. Tak. Moim zdaniem nie powinno ich być, nie powinno mieć to miejsca, że takie osoby dominują ten serwer, stary. To prawda, zgadzam się w 100%. Zufi jest takim, kurde, właśnie tutaj hultajem, stary. Stary, chłop mi rzuci stone zamiast totemów, nie? Chciałem go potem porobić. To prawda. Chciałem go potem porobić. Domski, naprawdę. Nie wiem, ale... czy to pamiętasz. O kurczaki pierzona. O kurczaki. Dobra, o kurczaki. Ale nie umrzyj tylko, nie? Domski dokończ, no weź tam po śmierci dokończ. No, co chcesz nie powiedzieć? Wiem, nie wiem, stary, czy ty pamiętasz start dropa. Savar został przez ciebie zlikwidowany, nie wiem, czy to pamiętasz. Było, tak, no, tak. Było tak. Coś takiego, to prawda. To miał być generalnie odwet. Ale to on mnie zaatakował, jak dobrze pamiętam. Ja się broniłem tylko. Ja z tobą złej krwi nie miałem. Chodź, spotkajmy się. Teraz tak czy siak, Mikio. Ja do ciebie żadnej złej krwi nie miałem. Domski ma do ciebie złą krwę. Ja usłyszałem od Savarsa tylko taką informację, że został, że właśnie, że go zabiłeś po prostu. Nie rozumiem. Powiedział mi w jaki sposób i tak dalej, więc po prostu tutaj zaszła pewna pomyłka, że tak powiem, nie? Myślałem, że z premedytacją po prostu zabiłeś mojego sojusznika i wiadomo, że chciałem już się wtedy odwdzięczyć za to po prostu. No ale jeżeli to było tak jak Savars mówi, to rzeczywiście nie powinno to być nic personalnego. W takim razie myślę, że możemy zostać na pokojowej drodze po prostu, że tak powiem, nawet możemy mieć po prostu sojusz na ludzi takich jak Zufi, Felipeza i cały gang farmazonów.